W tej sytuacji kibice zaczęli rzucać Jordiego Albę piwami. Hiszpan się tak zdenerwował, że wkopał piłkę w trybuny. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kesek. W dzisiejszym odcinku obejrzymy momenty, w których piłkarze mocno zdenerwowali się na sędziego, kibiców, swoich kolegów z drużyny. Generalnie, kiedy mocno im się zagotowało pod kopułą. Na starcie zostawcie łapkę w górę, kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole i przechodzimy do oglądania. A zaczniemy od czegoś, no, co na pewno ostatnio widzieliście, czyli zdenerwowany Erling Haaland na sędziego, który odgwizdał dziwnego spalonego. Dobrze, mamy sytuację. Jak widać, Haaland był faulowany, ale szybko wstał, podał piłkę koledze z drużyny, który nie był na spalonym. No i tutaj widać, że Haaland mocno się zdenerwował. Sędzia odgwizdał tutaj w ogóle, że był spalony. Zaraz był VAR sprawdzany, ale nie puścił tej sytuacji. I zobaczcie tą minę Haalanda. On w ogóle napisał też potem na Twitterze: "What the fuck?" I udostępnił sytuację, która miała miejsce na boisku. Więc mocno Haaland się wkurzył. Tutaj mamy faul. Jak widać, zawodnik został sfaulowany i mocno wkurzył się Mudryk na ten faul. No, w sumie tam jeszcze był taki delikatny kopniak i piłkarze zaczęli się przepychać. Okej, no, zagotowali się po prostu. Lukaku strzelił gola, zrobił jako w cieszynkę, uciszył kibicu, salutował i widać, że to bardzo się nie spodobało kibicom. Zaczął krzyczeć, żeby zamknęli się. No i dostał za to czerwoną kartkę jeszcze od sędziego, że prowokował kibiców. Cuadrado jeszcze go tam odepnął i też dostał czerwoną kartkę. Kolejna sytuacja. Antony został sfaulowany. No i sędzia nie odgwizdał tego, więc potem sam postanowił sfaulować przeciwnika. No i widać, że przeciwnicy od razu do niego podbiegli. I dostał za to kartkę chyba, co? Żółtą? Minimum. Cristiano Ronaldo. A, tutaj wszedł na głowę przeciwnika. Co tutaj się wydarzyło? Czemu oni zaczęli tak przepychać? Aha, bo oni krzyczeli w ogóle z trybu Messi, 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 a ten ich jeszcze ucisza. Ktoś nie słyszy. Nie wiem, co tutaj tak naprawdę do końca chodziło, ale widać, że Ronaldo się na to zdenerwował. Sterling. A nie, to był ktoś inny, ale był faulowany. Doku. No, zaczęli sobie grozić palcem. Grożenie palcem podczas meczów jest fantastyczne. Super. Nie wiem, co to do końca oznacza, nie? Ale... O, Suarez tutaj tak się podgotował. Oj, czy tutaj w ogóle był faul? Ojej. Zane. Tak nie wolno robić. Jak się wkurzyli. Czerwona kartka? Tak jest. No, słuszna raczej. O, tutaj też zaczęli rzucać pustymi kubkami w jakiegoś zawodnika i zaczął być brawo. Okej, ale dostał w baniak. Lud mu potem przyłożyli. Ale był sfaulowany. Żółta kartka. Za Bruno. Oj, tej Dembele. Nie, czy to nie jest Dembele. Mane. A też w tej lidze arabskiej. Gotują się tam trochę w tych sytuacjach niektórzy piłkarze. A, tutaj piękne zachowanie. Przeprosili się. Ronaldo. Ole, bramę załadował. Był spalony i Ronaldo... Co jest? Aha, wkurzył się na sędziów, bo nie było spalonego, oni to gwizdali, a VAR-u nie było w Arabii. Co, ich na monitory nie stać? Czerwona kartka. Dla Sona. No kopnął go ewidentnie w brzuch. Oj, tutaj Neymara delikatnie odepchnął. Neymar podbiegł do niego i zaczął coś mu gadać do ucha. Zagotował się trochę. O, Martinez został tutaj mocno potraktowany. I odepchnął go potem. Dzeko kontra Pepe. Po żółtej kartce, elegancko, ale przewrota. Darwin jak się wkurzył. A co tam jest?
No Klopp się na niego zdenerwował mocno. No, odwalił straszną trzodę. O, a tutaj mamy, zobaczmy, Wojciech Szczęsny. Wyjaśniający przeciwnika. Kojarzymy tą sytuację. O, znowu Pepe. Wydaje mi się, że jak nie byłby to sklejek z ostatnich dwóch lat, to więcej byłoby nagrań z Pepe. Został czerwoną, ewidentną. Messi. Trzech minął, wywalił przeciwnika. I zaczął go podnosić. Oczywiście delikatnie, niesportowo tam go uszczypnął. No ale... Cyk, wcina. Okej, okay, żółtą kartkę za tarą dostał. O, ale ci tutaj się wkurzyli. Trenerzy sobie podali rękę. Chłop, co wywrócił Bellingama. W porządku. No i mamy sytuację, jak tutaj browarami, jak kibice Galatasaray rzucają w Jordiego Albę. Wkurzył się i kopnął piłkę w trybuny, jako odpowiedź za to. No delikatnie kopnął, więc też piłka nikogo nie trafiła. Ale piłkarze Galatasaray od razu tam podbiegli, się zagotowali. Dostał za to żółtą kartkę. No hukowo, no ale no, kurde. Kibice dosłownie browarami go oblewali. Kolejna sytuacja, Wayne Rooney. Kopniaka sprzedał piłkarzowi Barcelony w meczu towarzyskim. No i Ibra, on też czasami miał. Przeciwnik pokazał mu, że ma duży nos. I co on zrobił? A, zapytał się, gdzie on ma swoje piłki. Wiecie, o co chodzi. Ronaldo żółta za to? Okej. Okay. Powiedzmy, że to była żółta kartka. Fekir trochę odleciał. A Fekir czerwona. Co tu się dzieje? Ale odcięło chłopa. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o wściekłych piłkarzy podczas meczów. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole i do zobaczenia w kolejnym filmie, który będzie już jutro. Dajcie znać w komentarzu, co jeszcze chcecie zobaczyć. Siemanu!